To, co jest przedstawione tutaj, to jest taki projekt, który się nazywa Krajowe Centrum Narciarstwa Brenna-Szczyrk. To są w tym ujęte nasze najbliższe zamierzenia, jak również te, które będą realizowane w przyszłości. To Krajowe Centrum Brenna-Szczyrk może być realizowane w połączeniu z Brenną, a ściśle ze spółką, która jest właścicielem terenów w rejonie Kotarza po stronie Brennej. I ma to na celu dwie rzeczy. Po pierwsze, zintegrowanie możliwości poruszania się na nartach bez ich odpinania od Brennej, od prawie że centrum Brennej, aż do Skrzycznego i włączając to trasy COS-u. Jeżeli chodzi teraz o połączenia, które powinny powstać, to trzeba powrócić do planu zagospodarowania przestrzennego do poprzedniego planu. I tam były określone takie dwa wyciągi, które tworzyły fałkę. Ta trasa zjazdowa tu ma bardzo małe znaczenie. Być może nie będzie musiała być w ogóle. Natomiast istotne znaczenie ma to, bo to jest z tej kolejki połączenie do Ondraszka wtedy, żeby uniknąć podchodzenia. No a ci, którzy będą chcieli wrócić z powrotem, będą mogli korzystać z istniejącego połączenia, które jest w tej chwili między COS-em a Sonem, czy Gomem, czy jak to woli, ośrodkiem narciarskim, czy na Solisku. Jeżeli chodzi o następne rzeczy, które są związane z połączeniami, to Soliska na Kotarz, połączeniowa kolejka krzesełkowa jest potrzebna i jeżeli to ma być funkcjonować, żeby się dało przemieszczać na nartach, jest konieczne wybudowanie obiektu umożliwiającego przejazd nad drogą wiaduktu, który będzie połączeniowy. W tym rejonie planowana jest to, co ma być w przyszłym roku powstać, to jest ta kolejka krzesełkowa w miejsce istniejących wyciągów 5-9. I żeby następne elementy rozbudować, zarówno kolejkę krzesełkową wzdłuż Golgoty, jak i dodatkowy wyciąg, który by się kończył w rejonie halfpipe'u na pośrednim, to jest wymagane wyłączenie z produkcji leśnej gruntów i stworzenie łatwych tras, którymi się będzie dało przemieszczać do Solisko. To, jak już powiedziałem, jest w planach w przyszłym roku. Finansowanie na to dopiero załatwiliśmy w ubiegłym tygodniu, w związku z czym do budowy przystępujemy na wiosnę. Mamy wykonane z tego wyciągu 7 podpór, które są do zaadoptowania, bo trzeba tylko zmienić układ śrub, które mocują podpory, no i stację górną i dolną, i robót budowlanych w sumie jest niewiele, więcej jest robót montażowych i związanych z tym prac ze zmianą zasilania, ponieważ no, zwiększony pobór mocy tam będzie. W tym roku wykonaliśmy to, co jest do wykonania w ramach tej inwestycji, zwiększyliśmy zdolność naszego systemu do naśnieżania. Uzyskane nowe pozwolenia wodnoprawne pozwalają nam na pobór, trzykrotnie większy pobór wody niż było dotąd. Ta ilość wody, która teraz jest, to jest wystarczająca na to, żeby mogły wszystkie, cały sprzęt pracować przy temperaturach od minus 5 do jakichś minus 8. Jeżeli jest niższa temperatura, to wody już jest za mało. Także widzimy, że barierą na realizację rozbudowy tras, które dzisiaj bezwzględnie wymagają naśnieżenia, to jest przede wszystkim w Szczyrku woda. Patrząc jeszcze na ten cały układ, który tutaj jest, ale to zmniejszymy, układ tras, to widać, że wiele tutaj nie przybędzie. Przede wszystkim w rejonie
połączenie między COS-em a naszym ośrodkiem i połączenie między naszym ośrodkiem a Brenną. I przebudowa istniejących wyciągów na kolejki krzesełkowe bezwzględnie wymaga poszerzenia znacznej części tras. Dlatego, że przy tej zdolności przewozowej, którą w tej chwili mamy, jeżeli jest pełny ruch, no to nie jest najluźniej na tych stokach, a w sytuacji, kiedy zostaną te wyciągi przebudowane na koleje, to jednak zdolność przewozowa znacząco się zwiększa i na przykład w Czyrnej wymiana w miejsce wyciągu 2,10 tutaj, to co myślę, że się za 2 lata będzie da zrobić, to spowoduje przeszło dwukrotne zwiększenie zdolności przewozowej na tym odcinku, bo te dwa wyciągi, które tam są, mają łącznie 1000 osób na godzinę. W momencie, kiedy wstawimy kolejkę wyprzęganą, 4-osobową, bo tak to jest planowane, to będzie 2400, czyli przeszło dwukrotna zdolność przewozowa. Jacek Ciszewski online. Mam takie pytanie. Panie prezesie, co z kwestią odpłatności za parkingi? Czy nowy parking będzie bezpłatny? W rejonie pośredniego parkingi były już tej zimy za darmo i będą dalej. Ten nowy parking, który jest uruchomiony, również będzie za darmo. Natomiast no, w rejonie Czyrnej ograniczyliśmy ceny za parking. Tam nie możemy zlikwidować odpłatności ze względu na to, że są również parkingi prywatne. Jak my zrobimy parkingi za darmo, no to tamte parkingi znikną. Czyli zamiast poprawić możliwość korzystania w tym rejonie, no to jeszcze zmniejszymy ilość miejsc do parkowania. Jeżeli chodzi o Solisko, na Solisko nie mamy żadnego wpływu i to dla nas jest to uciążliwą sprawą ze względu na to, że tam się dzieją różne ekscesy. Ci, którzy te parkingi obsługują, nie zawsze są w stanie takim, w którym powinni oni się zajmować obsługą turystów. No i mamy z tego powodu różne kłopoty, bo potem pretensje są do nas, mimo że my na to nie mamy wpływu, no to pretensje są do nas. I z Soliskiem nie widzę możliwości na dzień dzisiejszy jakiegoś rozwiązania nowego. Natomiast, tak jak mówię, w Czyrnej parkingi były po 5 zł i zostają po 5 zł. Natomiast w rejonie pośredniego parkingi są za darmo. I w rejonie pośredniego będziemy mieli miejsc do parkowania nie mniej niż Czyrnej. Panie prezesie, jak wygląda kwestia rozbudowy infrastruktury takiej około narciarskiej, kwestii punktów gastronomicznych, barów, toalet przede wszystkim, bo o ile jest po czym jeździć w Szyrku, to przyjazd tutaj z dzieckiem no jest takim trochę wyzwaniem dla rodziców, które no, dziecko czasami musi skorzystać z toalety i to jest problem. No w Czyrnej nie ma problemu, bo tam to jest. Do rozwiązania jest kwestia możliwości korzystania z toalet na hali Skrzyczeńskiej. Jakieś może rozwiązanie znajdziemy, ale to trzeba będzie usiąść u pana burmistrza i może jakieś znajdziemy rozwiązanie, żeby chociaż toalety były na hali Skrzyczeńskiej czynne. Natomiast, a być może się sprawa wyjaśni jeszcze w tym roku. Natomiast na pośrednim razem z budową kolejki planujemy, że tam będą toalety nowe zbudowane przy dolnej stacji.